Dobra, gotowi na ostatnią lub przedostatnią przygodę z serii Fallout? Bo ja tak. Czy ty jesteś Laura? To jest ta kobieta, z którą mieliśmy się spotkać właśnie w katedrze, bo jesteśmy właśnie w katedrze w tej chwili. Nicole, przysyła mnie z tobą. Cóż, kazała powiedzieć ci czerwony jeździć. Ona taką... udaje nieprzystępną mi w ogóle tego typu sprawy. Czekajcie, no pajacu, 1 z 8, wszyscy się blokują nawzajem nawet. Dobra, gdzie ona mnie tutaj gdzie ona mnie tu prowadzi? A wiem, że ty byś chciała, ale tutaj za dużo osób jest. No, do twojego pokoiku mnie prowadzi. Muszę ci zadać jeszcze kilka pytań. Czy istnieje tajne wejście do sanktuarium? I co potem? Wspaniale, chodźmy. Pokaż mi te drzwi, gdzie one są. Ja tu zaraz robię rozróbę tysiąclecia. Co ta tipiara? Zjadowca uczniów. Ja tu zaraz zrobię... małutką rzeź. Taką malusieńką rzeź. Malusieńką. Chciałem zacząć od tego typka. To biczownik dzieci. Dobrze, ona mi pokazuje te drzwi, tak? Zapiszę sobie za 54. To są pewnie te drzwi już tutaj, co? Czy jeszcze dalej? Muszę teraz odejść, żeby powiadomić Nicole, co tu się dzieje, tak? Postać pipi. Status. Tu nic. Status, blask, powrót, radco stali, hub, wyeliminuj kupca, to mnie nie interesuje. Rozbiciachy, to też już jest nie ten teges. Dobra, coś tutaj, coś podziałać. Pokaż, co ty tu masz. Handel. Jakiś gówna, to mi się przyda. To co to? To plecak jest ty mi niepotrzebny. Nie, to też nie. Dam ci te 258 nawet ci dam. Żeby nie było, że żydzę. Dobra, mamy 8 z nimi ich. Ty ograniczający prawo do posiadania lewicowej świrze. Zabijemy go sobie teraz. Jednym strzałem. Tu małą rzeź chcę zrobić, totalną. Widzicie, co oni tutaj robią, nie? Ton. Robimy tu rzeź. Nie będę słuchał, jak ci wszyscy tutaj świrzy wyznają jakieś... Nie wiem, co oni dokładnie wyznają, ale na pewno nic fajnego. Dlatego kasujemy wszystkich, jak to jest tylko możliwe.
Oni i tak nam nic nie zabiorą właściwie życia, bo widzicie, że oni słabi są jak sik pająka, ale sam fakt, że są tutaj ci ludzie, drażni mnie strasznie. To? Dziecię chojrak. Ciekawe jaki drop będzie. No daj ho. Pięści twoje to okan dupy roztrzaskać. Dobrze. I co on tym chce działać? To są kantorzy. Nie wiem dlaczego oni się kantorzy nazywają. Strzelę z kogoś? Patrz, prawie trafiłem. Zwiadowca, uczni. Nie wiem, czy ja to dobrze zacząłem w sumie. Siostra Francis haniebnie buduje i broń upada na ziemię. A masz. Doktor Wu. Ule, ją położyli. A to jest ze mną, a kto jest przeciwko mnie? To jest pytanie też. O, doktor Wu ma snipak. Jak ciur, że on mnie tak położył? Ja, za 17 mnie położył. Ale jajca. Ale jajca. Gdzie, co? Jakieś zamieszki na drogach są, czy co? Nie no, wygląda mi na to, że tu nic takiego się złego nie dzieje. No ile ty z tych steampaków masz? Dobrze. Gini. Jak on skopał. Masakra. Dobra. Która. Zobaczymy jak oni się będą teraz poruszać. Dobrze. Chyba wszyscy się na mnie usiedli teraz. Sorry, Tajho. Ale bez... Dobra, do tej rzezi się dopadniemy, ale nieco później. My wchodzimy za tym czasem na górę, on tam, ona te schody nam pokazuje. My sobie tutaj najpierw powybijamy wszystkich okolicznych ziomków. Mam tu na myśli właśnie takich typów. Patrzcie, mutant. Mroczny. On skrad boja ma pewnie. Duńczyk. Uhuhuhuhu. Jak go zsiekał. Tylko nie wiem, czy właśnie nie powinienem od tego typka zacząć. Kolejny. Zedowca. Ja mam chyba już pomysł. Wczytaj, jeszcze raz. Nie zauważyłem sobie tych... no tych ukrytych gości na początku. To włazimy na górę i ich siekamy teraz. Już pewnie moja ekipa może nie przeżyć tej wojenki, że tak to ujmę. Teraz mogę? Linie strzału.
Dobra, dostał. Wszystkich mi podjarał? Nie. Dobrze. Tylko mnie. Kogo zabił? Zjadowca uczniów. Wolałbym jednak nie dopuszczać do sytuacji, w której giną wszyscy. Dlatego też ja wezmę na siebie tutaj gniew tego typa. No i tak też się dzieje, że wziąłem na siebie gniew. Mam 10 steampacków. Dobra. Tych mrocznych wojowników sobie szybko tutaj musimy powybijać. Bo oni tutaj grzeszą dosyć sporym arsenałem. No właśnie. No nie trafiłeś, serio. Kurde, oni mają demagę niezłe. Pięknie. On z jakiegoś lepszego tego miotacza chyba sypie. Dobrze, jeszcze został tylko ten Duńczyk, poradzę sobie chyba z nim. Tak jak myślałem, poradzili sobie. Pokaż mnie, no. Skradboja to już nie chcę, bo mam. Właściwie też bym mógł sobie poatakować ze skradboja ich. Bezpróbacz. Dawać to. Gdzie tu jest ten drugi? O tu. Tu chyba leżał. Zresztą. Czy to ważne, gdzie to leżało? O! Panie! Skarby! Same skarby. A steampaczki jeszcze sobie zaraz tam odzyskam. Idziemy wyżej, robić dalszą rzeź. O, od razu na wejściu. Zapisz. 55. I teraz możemy go spokojnie kasować. Ale lipcia. No i wszyscy się na jednym skupili, to dobrze. W sumie pośrednio. No i dobra, jeden już zginął. No teraz tym to się musimy zająć. Bezpośrednio. Bo kolega zbyt wielkie zagrożenie stwarza swoim miniganem. No właśnie. Zjadowca uczniów. Katię trafiłem. Serio. Katia z Low Kinga. Dobrze. Albo niedobrze. Okej. Podoba mi się takie złożenie spraw. To już mi się nie podoba. Czekajcie, kto tu zginął? Ajan traci... O nie, 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 tak dobrze to mnie tu być nie będzie. Może ja sobie wsiądę jednak te drzwi tutaj od razu. O ile jest taki... Nie, nie będzie takiej możliwości. Chociaż... Nie, bo tam mi już blokuje. Ajan. Ajan! To ja staję tutaj od razu na straży. Wy sobie rozwalajcie kogo chcecie.
Tylko mówię, ja muszę na tej straży stać, bo wy tutaj nie wyrobicie z tym, z miniganem. No, ja przyjmuję na klatę jego strzały. To jak najbardziej... Nie, nic nie rusza. Tylko szkoda, że nie trafiłem sam. Trafiłem, trafiłem. Jeszcze ten Ajan by mógł trafiać. I zapis. Na pewno zapis w tym momencie, bo jest dobra sytuacja. Niestety koleżanka tutaj niezbyt ma obrażenia bez żadnej broni. Dobrze. I został ten frajer. Nie podchodźcie tak blisko. Ma miotacz ognia, a wszyscy do niego tak blisko podchodzą. Dobrze, trafiłem jeszcze w niego. Ledwo co, ale trafiłem. Za dużo ich tutaj mam w tej chwili. Dobrze, jeszcze powalony został. Kiedy Ajan? Dobra, kto zginął? Nikt z moich. Pięknie. Dwa steampaki. Się wzbogaciłem. Całość. Zbyt wiele nie robili chłopaki, no ale zawsze coś, nie? Dlatego teraz ja tutaj mam za frajcajta. Wygląda na to, że system uległ powtórnej inicjalizacji. O, książeczki. Bardzo fajnie. Ekwipunek. Pierwsza pomoc. Poradnik harcerza. I w tej chwili umiejętności. Pierwsza pomoc. I ciach. Nie udało ci się zabiegu jakimkolwiek sukcesem. No super. Granaty to bierę. Nic tego mi nie potrzebuje. O, ale takie książeczki to są dla mnie... No jak znalazł. Czytamy wszystko, może coś nowego, chociaż nie sądzę, w spluwach i kulkach na pewno nie. Młody elektronik. Uczysz się wiele. No. I teraz ekwipunczyk. I jeszcze jeden z nimi pak. I możemy zapisać grę i walić na górę. Nie wiem jak ja potem zejdę na dół, ale... To jest jeszcze szafeczka. Jak już takie skarby tu znajduję, może to coś już będzie. Niestety nic. Szkoda. Idzie z miotaczem. To już niezbyt dobrze. Musicie go powalić szybko. Tak jest. Ale tych dwóch też mi się to nie podoba. O właśnie. Tylko gówno zrobię. Właściwie teraz. Chciałbym tego strzelać, a mi to nie wyjdzie. Czy nawet nie mogę ruszyć. Średnio to widzę, średnio. No właśnie.
Wszystkich mi pozabiło, co? A ja nie żyję. Katia. Flaki. Czekajcie, ja to muszę przemyśleć. Jakby to zrobić? Wy spróbujcie właśnie tego powalić. Dobrze. Ja spróbuję się z tym pobawić. No nie! Nie wierzę, że on mnie od razu podpalił. Co za frajer. To jeszcze raz spróbujemy, tylko żeby krytyka nie walnął, nie? To jest, musi być już na taktykę, to już, znaczy na szczęście właściwie, nie na tyle co na taktykę, bo no taktyka jedyna jaką miałem, to była właśnie ta, że oni napadają sobie na tego. Ten przyjdzie do mnie. Tego oni powalają. Teraz to nie wyszło. Nie podoba mi się to, że on też wykonuje drugi ruch. Wszyscy zresztą wykonują drugi ruch. Dobra, ten nawala. Ale dobrze, bo skupił się na mnie. Normalnie komentarz niczym z meczu futbolowego się tutaj zaczyna robić. Strzelamy w tego. Ekwipuńczyk. I teraz zobaczymy... Albo nie zobaczymy, to poczekajcie chwilę. To już zobaczymy. Dobrze, że zapisałem akurat idealnie. Takim trafem, że idealnie zapisałem przed... z failem. No ej. Pięknie, jeden zabity. Okej. Okay. O, to jest dobre. To, co żeście zrobili w tej chwili. Dziewięćdziesiąt pięć. Zapisz jeszcze raz, jakby coś wywaliło nagle. Jesteśmy już o jednego do przodu. Z czego on tam tak pierdyknął? No... Frajerze! Nie powinieneś mieć w ogóle pierwszego ruchu. To już powinieneś zdechnąć. Nie, bo Ian... To jest za duża strata. Ian to jest za duża strata. To już jest lepsze. Znowu zapisz, bo wyszło nie najgorzej. Tura. Aj! Ale krytyka walnął. Nie, to musiało mu naprawdę wejść. Skubany musiał mieć naprawdę szczęście, by takiego krytola walnąć. Weź, zajmijcie się tamtym. Trafienie w organ. Ścina go z nóg. Giniesz? Jeszcze nie giniesz. Ale ten... Kurde. Jak to zrobić, żeby to wszystko wygrać? I Iana nie tracić. Ten frajer jest do zabicia. Ja muszę osłaniać... innego.
Tylko nie wiem, czy on rejteruje, czy on leci do tamtego, bo gorzej jakby rejterował. No właśnie! Ale za 60, serio? Nie, to będzie przedostatni odcinek. Jak już to będzie przedostatni odcinek. Nie wiem, czy on będzie teraz strzelał. Strzela we mnie, dobra, spoko. Oni do niego... O właśnie, dobrze. Tylko wszyscy go biją z ręki. Nie jest to zbyt fajne. Tego... Ja tak uważam przynajmniej. Dobra, tura. Wziąłem teraz na siebie gniew tego typka. No wywal ktoś pizdu życia. Dobrze. Dobrze. Nie. Ale zapisz, zapisz, bo został tylko on. Tura. Dobra, oni go chyba zaraz zdejmą. To jest Morfeusz. Morfeusz. Love Kinga. Never give up, mówisz? Spokojnie. Nie takich chłysków się już biło, która... Oni już go wsiądą teraz. No i chyba padło mu się. Tak jest. 1000 punktów doświadczenia, za 775 za same zabicie przeciwników. Tu jest Morfeusz. Co to? To symbol dzieci katedry. To symbol dzieci katedry. Oba zabieram. Z tymi. Ale tą amunicję straciłem trochę i to teraz mogę znowu ją odzyskać. A co mi tam? Tak się będziemy bawić? Okazuje się nas... Aha, dobra. Stanęli mi teraz. Jaki chudy. A nie, dobra, dobrze stanęli. Da się ich wyminąć przynajmniej. Ale nie blokuj. Zaklinowany, tak? Tak się będziemy bawić teraz? Więc albo to, albo to drugie. Najpierw użyjemy tego, no. Nie, najpierw tego. To niczego nie prowadzi. Nie jest impact. To miał być elektryk. Ten elektryk jest zarąbiszczy. No. To niczego nie prowadzi. Podejrzane, dobra. Na razie się nie będę tym zajmował. No wypad mi z tym, stąd i w ogóle. Teraz to mnie zaklinowali. I to po całości. Dobra. No wyjdź się. Wyjdźcie mnie stąd, kuźwa. No ja nie wierzę, co tu się dzieje w ogóle. Oni się zamiast ruszyć, cokolwiek, whatever. Wypindzielać. Co ja z tym zrobiłem? Aha, dobra, nieważne. W takim razie następny odcinek, choćby nawet trwał godzinę, to ja postaram się w następnym odcinku tą grę już na maksa przejść, więc żegnam się teraz z wami. Do zobaczenia. Wkrótce w kolejnym odcinku serii Fallout. Na razie.